każdy piątek Wielkiego Postu na Kalwarii Wejherowskiej odbywa się Droga Krzyżowa. Co roku wydarzenie przyciąga na wzgórzach tysiące mieszkańców Wejherowa i okolic, a także pielgrzymów z Kaszub oraz całej Polski. O godzinie 15 odprawiana jest msza święta w intencji pielgrzymów, a około 16 wierni wyruszają na Kalwarię Wejherowską sprzed klasztoru. Miejski Zakład Komunikacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wiernych i w każdy piątek Wielkiego Postu bieżącego roku około godziny 17.30 podstawione będą autobusy Wejherowskiej Komunikacji Miejskiej. Odjazd po zajęciu miejsc przez pasażerów. Miejsca podstawienia autobusów to ulica Harcerska na wysokości kotłowni Opec. Podstawione będą dwa autobusy. Jeden z oznakowaniem linii numer 2, który będzie jechał trasą do szpitala, a drugi z oznakowaniem linii numer 3, który będzie jechał trasą do pętli Odrębna. Dodatkowy transport skierowany jest zwłaszcza do uczestniczących w uroczystościach Drogi Krzyżowej osób starszych, niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi. Dodatkowe informacje o przewozie mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 58 kierunkowy 572 2933.